Witam, aktualizacja warsztatowa. Siedzę dumą. Dobra, PCV to jest oczywiście znowu przymiarka, no bo muszę te rury maksymalnie wykorzystać. Tu nie ma akumulatora, byłoby pięknie, ale filtr powietrza nie wchodzi. No to jeszcze jest kwestia jego umiejscowienia. Tu mamy teraz mnóstwo miejsca, jak nie ma akumulatora, to PAL 6. Tu mamy taki tuning zrobiony. Deseczka, rureczka, wężyk, tam jeszcze jest na plastiku, a to nie będzie na plastiku. Tu mamy kolanka, może ja zjadę. Hop. Jakby to teraz wychodziło? Wychodziłoby to tak. Wychodziłoby to tak, wiadomo, że tam sobie bo można go ułożyć w jakiś tam sposób. Te rury jeszcze tutaj są gdzieś tam. PAL 6. Można byłoby go również podnieść do góry. No w teorii można by było, w praktyce niekoniecznie, no bo cały czas jest problem z filtrem powietrza. Jakby on by wtedy przyszedł tutaj, no to wtedy będzie ok, no bo można powiedzieć, że przyjdzie w te puste miejsce, gdzie właśnie zabierał akumulator. Chłodnica jest wyczyszczona, dmuchałem tu kompresorem z pół godziny całą, bo sobie ją wyciągnąłem do przodu. No i dalej tak z filtrem powietrza stoję. No i teraz po co ta daseczka tam jest i co by ten Krystus chciał tu wymolić? Czekajcie, i będę po moją maskę. Zamykamy maskę, czekajcie, bo tu się przekręcił wąż. O. Załóżmy, to jest tak, nie? Maska nam zeszła dotąd. No i się zrobiła bryndza. Brzydko, nie? No też mi się nie podoba. Szyby nie otworzysz. Ale teraz już szybę otworzysz. I mówiłem do Romana, Roman, kurde, blaszkę by się tu wciniowało. Cyk, 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 cyk. I załóżmy, tam jest ta maska tutaj te. Mówię, zdamy trochę, bo to będzie ciągnik rajdowy, to takie, mówię, zamki rajdowe, przecież czemu by to przeszkadzało? Tu by sobie ten, wiecie o co chodzi, pstryk, takie klamry, jak rajdówki mają. Coś takiego. Nawet, kurde, mam takie w szufladzie. Takie jak od przyczepki, takie, wiecie, pstryk i zapina się. I maska by się nie klekotała, bo byłaby tutaj. Rury by nie wystawały, siatek by nie ciął, tego by nie robił. No, tu jest tak trochę krzywo, bo ta maska jakaś taka trochę kopnięta, bo ona gdzieś tu była szczelona. No to ale automatycznie bym sobie to wyprostował w ten sposób, żebym tutaj zobaczył, że było prosto blaszkę, tak? Tą siatkę w teorii są to jakieś kurde śrubki. Nie wiem, czy udałoby się ją cofnąć. Może by się udało, może by się nie udało. Sprawę jeszcze ścieniowanej maski w ten sposób uratowałyby te rury takie płaskie. I szukam ich i nie wiem, jak one się nazywają. Wiecie, o co chodzi, że tu mamy normalnie 50 i ona się spłaszcza. No i wychodzi znowu 50. No to wtedy automatycznie, nie wiem, kupuję półmetrowe, mijam zbiorniczek, mijam to. I może tak być, że praktycznie, załóżmy, te mocowanie tutaj, o, to jest do maski, do zamykania, chyba to jest te, tak, no to automatycznie biorę i to by mi wystarczyło, bo to było 2 cm, może tam 2 cm jest, no i wtedy maskę w dół, zamykam, dochodzi, akumulator daję pod kabinę, z tej strony, tam koło butli powietrza, wciul w dupę, porządna blacha, wyspawałby jakąś tam albo taką podstawę mocniejszą i ją przykręcić na 3 śruby, otwory są, to tylko wywiercić w tym, z blachy piątki, jakiś tam dakielek, żeby się tam gdzieś błoto nie lało od góry na te kable. Tu jest sprawa jakoś takoś
rozwiązana. Z akumulatorem można tutaj wyjść. Największy właśnie problem stanowi, którędy to, jak to, no i turbina. I ona tutaj jest w złą stronę. To trzeba jakoś obrócić.